Najlepiej, jak jesteście jeszcze w szkole, edukujcie się już na poziomie tego, co chcecie robić biznesowo. Szkoła wam tego nie da. Żadna na pewno nie w Polsce. Cześć, witajcie. To jest drogowskaz Mistrzostwa Finansowego. Jesteśmy w hotelu Klimek na Klubie Przedsiębiorczości i jestem tutaj z Damianem Abramowiczem. Cześć, witajcie. Porozmawiamy sobie o początkach biznesu, o tym, co teraz robi, bo jest to ważna sprawa i zresztą sami zaraz zobaczycie. A więc, jak już powiedziałem, czym tak właściwie się zajmujesz, co teraz robisz? Robię wiele rzeczy. Jestem właścicielem firmy Kuna System, pomysłodawcą akcji Wygraj z plastikiem oraz Wygraj ze smogiem. Jeżeli chodzi o biznes, to w tych dwóch obszarach najbardziej się rozwijam. Oprócz tego jestem prelegentem i mentorem Klubu Przedsiębiorczości. Właśnie dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy przez 3 dni. Aktualnie w hotelu Klimek również można zobaczyć nasz sprzęt, który prezentujemy, ale o tym nieco później. A właśnie chciałem przejść do tych początków, bo teraz już można powiedzieć, że wygrywasz i z plastikiem, i ze smogiem, i z smogiem nie. Ale jak to się zaczęło? Znaczy, mój biznes zaczął się w szkole średniej. Ja zacząłem pracę w 3 klasie szkoły średniej. W 4 klasie przyjeżdżałem się do szkoły niezłym samochodem, co bardzo irytowało moich nauczycieli i dość mocno robili wszystko, żeby tej szkoły średniej nie skończył. Natomiast oczywiście zaliczyłem 2 bankructwa. W ogóle zacząłem ze stanem konta minus 300 tysięcy. Na dzień dobry dostałem taki prezent od moich wspólników, którzy byli moimi rodzicami. A tak się zdarza niestety. Więc pierwsze parę lat biznesu to było spłacanie długów. Chyba jeszcze cię nie było w tych czasach, kiedy odsetki w urzędach skarbowych wynosiły 49% rocznie. Czyli jak miałeś 100 tysięcy długu, to już po roku miałeś 149 tysięcy. Taki bonus od państwa. No niefajnie. Niefajnie, bardzo niefajnie. Tak naprawdę więc trzeba było spłacać dużo więcej niż się gdzieś tam miało tych zobowiązań. Ale się udało. Jakaś wizja zawsze z przodu gdzieś cel. Jak masz przed oczami, to tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet w Polsce, gdzie prowadzenie biznesu jest naprawdę chyba najtrudniejsze z całego świata. Także ja polecam zawsze patrzeć pozytywnie. Często się mnie osoby pytają, skąd bierzesz motywację, skąd to czerpiesz. Ja to czerpię z wewnątrz. Zawsze jak masz jakiegoś guru, to jak ten guru popełni błąd, to może to się odbić na tobie. Dlatego trzeba tą motywację znajdować w sobie. Te pozytywne nastawienie, we wszystkim jesteś w stanie znaleźć naprawdę pozytywy. Oczywiście ja w swoją głowę zainwestowałem około 1 000 000 złotych w różne szkolenia przez 20 lat. Dalej inwestuję, dalej się kształcę. Jestem certyfikowanym coachem, skończyłem 2-letnią szkołę coachingu, jestem trenerem sprzedaży, trenerem trenerów sprzedaży. Ale tak naprawdę w momencie, kiedy się uczysz, to z każdym kolejnym rokiem zdobywania tej wiedzy widzisz, że nie ma rzeczy niemożliwych. W związku z tym ja zdecydowanie polecam wiedza, przyswajanie tej wiedzy. Byłem na takich szkoleniach, profesor Nęcki uczył mnie, czyli psycholog, psychiatra, kiedy są jakieś bardzo ciężkie zabójstwa w naszym kraju, niewytłumaczalne, bestialstwo ludzi, to on potrafi wytłumaczyć, dlaczego ktoś tak zrobił. Mieliśmy takie szkolenia, na których trzeba było wyobrazić sobie, że gość gwałci twoje dziecko, a potem je zabija, a ty masz znaleźć 20 pozytywnych powodów, dla których to zrobił. Wiesz, jak sobie przerwiesz banie takimi rzeczami, to naprawdę na wszystko patrzysz zupełnie inaczej. Dlatego polecam, czy w biznesie, czy w życiu, po prostu przyjmować wszystko za dobrą monetę i tak naprawdę wszystko zależy od tego, co masz w głowie. To nie są tylko rzeczy z kanałów motywacyjnych, tylko tak faktycznie jest. Jestem tego żywym przykładem. Czy mógłbyś polecić jakieś pierwsze kroki osobom, które chcą zaczynać w biznesie? Wiesz co, to jest kwestia... Najważniejsze w biznesie, słuchajcie, jest znaleźć sobie niszę, najlepiej w temacie, który bardzo lubimy. I to nie dlatego, jak mówią te wszystkie tam powiedzenia, że znajdziesz to, co kochasz i nie musisz wtedy pracować. Tak naprawdę chodzi o to, że kiedy odnajdziesz faktycznie możliwość zarabiania pieniędzy w czymś, co sprawia ci pasję, co jest dla ciebie fajne, co jest dla ciebie motywujące, to ta praca od razu przynosi efekty. Od razu przynosi efekty finansowe, od razu przynosi efekty w postaci tego, że wszystko zaczyna ci sprzyjać. No i najważniejsze to, co mówiłem wcześniej, nastawienie, tak? Jeżeli podejdziesz do biznesu na zasadzie, no spróbuję, zobaczę, no być może się uda, zobaczymy, czy się odnajdę, bo jednak mamy sporo ograniczeń. Nie wiem, czy znasz tą opowieść o pułach w słoiku. Nie znasz? Nie znam. No to ci powiem, wam również. Jak zamkniesz 100 pcheł w słoiku i dasz im warunki do życia i przykryjesz pokrywkę, i one sobie tam żyją, żywią się i funkcjonują i cały czas skaczą, bo pchły skaczą, tak? I one cały czas odbijają się o pokrywkę. Jak po kilku dniach tą pokrywkę zdejmiesz, to wyobraź sobie, że najczęściej 1 lub 2 wyskoczą, a reszta doskakuje do miejsca, gdzie była pokrywka. I bardzo często jest z takimi naszymi przyzwyczajeniami, tak? Rodzice, nauczyciele, otoczenie, cały czas
wiesz, próbowali nam zrobić taką kwadratową główkę, żeby wszyscy po szkole wyszli nauczeni jakiegoś tam programu. Ja się uczyłem, mi sprawiało problem w matematyce kotangensy kąta alfa. Ja dzisiaj skończyłem 40 lat w Las Vegas zresztą miesiąc temu. I słuchaj, ja do dzisiaj nie wiem, do czego jest kotangens kąta alfa. Czekam już 20 rok na to, żeby mi się do czegoś przydał. W związku z tym, sorry, ale szkoła nie edukuje. Ja was nie zachęcam do rzucania szkoły, ani do walenia nią kamieniami. Natomiast najlepiej, jak jesteście jeszcze w szkole, edukujcie się już na poziomie tego, co chcecie w życiu robić biznesowo. Szkoła wam tego nie da. Żadna na pewno nie w Polsce. Potwierdzam, bo sam jestem w szkole jeszcze. Okej, okay. Czyli pierwsze kroki byłyby właśnie takie. A jak już osoba zaczyna robić coś w biznesie i już podejmuje pewne działania, to czy jest jakiś tip, dzięki któremu może podejmować lepsze decyzje? Zdecydowanie tak. Pierwsza podstawowa sprawa. Nie bądź w centrum swojego biznesu. Tak? Inaczej, kiedy stworzysz dużego molocha, firmę, która zatrudnia kilkadziesiąt, kilkaset osób, może kilka tysięcy, będziesz niewolnikiem tej firmy. Tak? Jeżeli wszystkie decyzje od najmniejszej, przez zakup ryzy papieru na przykład, po jakieś bardzo poważne, musisz podjąć ty i twoi pracownicy, twoi współpracownicy nie mają możliwości decyzji, to tak naprawdę jest bardzo źle. Więc tak naprawdę zaczynaj z wizją końca. To znaczy, dzisiaj sobie wymyśl, czy masz lat 15, czy 25, czy 40, jak ma wyglądać, przepraszam, jak wygląda idealna twoja firma za 10 lat. Kiedy sobie wyobrażasz, gdzie jesteś, w którym miejscu, co robisz, to pozwoli ci to już od pierwszych kroków, dosłownie zaraz po pójściu po NIP, po REGON, tworzyć biznes naprawdę na bardzo solidnych fundamentach. Druga sprawa, deleguj uprawnienia. Zatrudniaj mądrzejszych od siebie. Naprawdę, wiesz, ja spotykam ludzi, którzy nie znają słowa po angielsku, a są właścicielami potężnych spółek giełdowych na świecie. Nie znasz angielskiego i nie masz na to czasu, to po prostu weź tłumacza, tak? Zapłać komuś zaufanemu, kto będzie z tobą jeździł. Możliwości jest bardzo dużo, ale jak się nauczymy delegować uprawnienia, od momentu, kiedy mamy pierwszego pracownika, po moment, kiedy mamy ich naprawdę dużo, to jesteśmy wolni. Ja pracuję dzisiaj 4 godziny dziennie. I to jest taki maks. Czasami w tej czwartej godzinie zastanawiam się, co robić. Także polecam. Bardzo fajnie jest pracować 4 godziny, a 20 godzin mieć luzu. No tak, mogę to sobie wyobrazić. Jesteśmy teraz z tej jednej strony, czyli właśnie delegowanie. I ty też jako właśnie właściciel biznesów widzisz, którzy pracownicy się bardziej podobają, a którzy mniej. I przechodząc na drugą stronę, jak ktoś nie czuje się na siłach, żeby założyć biznes, co może taka osoba zrobić, żeby łatwiej znaleźć pracę taką, jaką chce, żeby spełniać się w tej pracy, jakie są takie dobre cechy? Wiesz co, ja w ogóle jestem zdania, że wszyscy, bardzo doceniam, jak przychodzi do mnie CV albo ktoś je w ogóle przywozi, a nie wysyła bzdurnie mailem jak wszyscy, tak, na liście czy gdzieś tam sztampowo. Ja doceniam inwencję twórczą. Jak przyjdziesz do mnie ciekawie ubrany do firmy, to nawet jak nie szukam pracownika i przyniesiesz na przykład CV na styrodynowym papierze, i będziesz się ze mną pogadać, to dla mnie to już będzie wartość, tak? Będziesz się odróżniał, ponieważ moja firma jest na terenie Podbeskidzia bardzo znana. Jak my dajemy ogłoszenie o pracę, rzadko, ale dajemy czasami, to przychodzi 100-150 CV. Podczas gdy normalnie do firm przychodzą 2-3-5 w dzisiejszych czasach. U nas ludzie chcą pracować. Natomiast wyobraź sobie, jako szef firmy, nie chcę pracować 5-6-10 godzinę w ciągu dnia, żeby przeglądać CV, tak? Więc w momencie, kiedy się pojawia gość, teraz taka była sytuacja, jak szukaliśmy serwisanta do firmy, gość przyjechał, elegancko się ubrał, przywiózł CV i mówi, że chciałby wręczyć szefowi. Nie doszedł do mnie na pierwsze piętro, ale widziałem na kamerze, że był, że złożył i sam się zainteresowałem, kto to był. Dzisiaj u mnie pracuje już od kilku miesięcy. Więc tak naprawdę, jak ktoś szuka pracy, to kiedy znajdziesz fajną pracę, kiedy uważasz, że jest ogłoszenie, które naprawdę wywiera na tobie wrażenie, robi na tobie wrażenie i chciałbyś tam pracować, to zrób coś takiego, co będzie niesztampowe. A już na pewno nie pomyl nazwy firmy, albo wiesz, to przychodzą do mnie CV naprawdę, gdzie jest, wiesz, zdjęcie laski w bikini, zdjęcie z wakacji, albo na przykład jest tytuł zdjęcia CV misiaczka z podróży, jakiś tam, wiesz, no, przemyśl CV, tak, przemyśl to, co chcesz zrobić i miej świadomość, że to nie jest tylko dokument elektroniczny, ktoś go czyta prawdopodobnie, tak? Dzisiaj już nie są czasy takie, jak były kiedyś, że szef podrzuca 100 CV, jak złapie jedno, to 99 pechowców rezygnuje z nich, a to jedno łapie i tego pracownika, tylko dzisiaj pracodawcy z uwagi na bardzo wysokie nakłady kosztów pracy bardzo mocno analizują, czy dany człowiek się u nich sprawdzi. Miej tą świadomość, że po drugiej stronie komputera jest ktoś, kto to czyta i teraz zastanów się, czy wywierasz na nim dobre wrażenie, czy złe, czy nijakie. Jak nijakie, no to w ogóle nie wysyłaj CV, tak? Popracuj nad nim. Są specjaliści w ogóle.
na ten temat. Zresztą ja na kanale, który wkrótce będę odpalał na YouTubie, Kapitan Planeta, będzie na pewno też sporo takich tipów, między innymi z tego zakresu, bo oprócz wody i powietrza są nudne tematy, nie? Filtracja wody, oczyszczanie powietrza, ile można o tym mówić. Więc na pewno będzie na kanale dużo się działo takich bardzo fajnych rzeczy, które myślę Wam również pomogą. Tak, także zapraszamy już teraz albo za chwilę, w zależności kiedy opublikujemy wideo, kiedy będzie kanał. I jeszcze Was zapraszam w jedno miejsce, w chmury. Ponieważ od 8 lat jestem skocznym spadochronowym, mam na koncie ponad 400 skoków i to jest fajne miejsce. To jest fajne miejsce, w którym naprawdę rozwiewają się wszelkie wątpliwości i wszelkie problemy nie istnieją. Jak masz problemy w życiu, nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, to zapisz się na skok ze spadochronem. Skocz. Jak wylądujesz, to po prostu nagle jesteś wyluzowany i podejmujesz bardzo proste decyzje w trudnych sprawach. Polecam. Na niższą skalę coś takiego robiłem, skok na bungee, spoko było. Aż takie dworze nie jestem. Muszę spróbować ze spadochronem. Tak, samolot 4000 i jazda, bez trzymanki, 200 na godzinę. Nieźle. Właśnie ciekawe historie, bo myślisz i o tych urodzinach w Las Vegas i o tym skoku ze spadochronem. Czy jest jakaś taka historia, która odmieniła Cię jakoś tak o 180 stopni i gdyby nie to, to byś, nie wiem, nie siedział tutaj ze mną i... Jest, jasne. Oczywiście jest. Opowiadałem o tym ostatnio w Krakowie na klubie przedsiębiorczości, jak nie wiem ile mamy czasu, ale ta historia jest taka dość ciekawa. Jak zaczynałem pracę, to wziąłem dwie walizy, pełne naczyń próżniowych z firmy Cepter. I wiesz, chodziłem z nimi przez miesiąc, jeździłem autobusem, gdzieś tam ktoś mnie podwoził, jakieś prezentacje, nic nie sprzedałem. I oddając to gościowi, oddaję tę walizkę, widzę jego minę do dzisiaj i mówię, że sorry, ale ja nie dam rady. A on mówi, ja wiedziałem, że ci do tego nie nadajesz. Ja mówię, ale wiesz, pan nie zrobił nic, że ja się nadawał, nie? Więc o co my mówimy? On mówi, okej, ale wiesz, ty jesteś za młody i tak dalej, i tak dalej. I ja prosto od niego z Czowic pojechałem do Katowic pociągiem, do tej samej firmy, tylko jakiejś siostrzonej, Cepter Cosmetics. Wszedłem w środowisko kilkunastu czy kilkudziesięciu kobiet, które przyjęły mnie z fascynacją jako rodzynka w tym biznesie. A już po 3 miesiącach byłem ich szefem, tych kobiet, które tam pracowały. Ale one to chyba chciały, tak było, bardziej mi pomagały. Po roku zostałem bardzo wysoko w hierarchii tej firmy postawiony i spotkaliśmy się w sali kongresowej, w kularach sali kongresowej. Mieliśmy wszyscy znaczki oprzypinane z tej firmy i te kolory znaczków oznaczały poziom hierarchii. I wyobraź sobie, że spotkałem tego człowieka, który powiedział mi rok wcześniej, że się do niczego nie nadaje. I on patrzy na mnie i mówi, o Damian! I jak szybko się uśmiechnął, tak szybko jego mina zeszła z jego twarzy rozpromienionej, bo zerknął na mój znaczek, który oznaczał, że jestem tam 4 czy 5 poziomów wyżej od niego. Wow. Zatrudniałem wtedy miałem pod sobą około 300 osób. I jego mina była bezcenna. Takie tematy mnie nakręcają, wiesz, to nawet nie chodzi o jakiś rodzaj zawiści czy od płacania komuś pieniędzy za nadobne, ale to mnie rajcuje. Lubię udowadniać sobie, czasami też innym, że można chodząc po tej słonecznej stronie życia dużo osiągać. Także polecam. Nieźle, no, inspirująca historia. Takich jest więcej, ale to może już na tym kanale Kapitan Planeta tak będzie. Zapraszamy po więcej. Sam na pewno wejdę i posłucham. Już wkrótce. Ta mnie zaciekawiła. I dlaczego to jest ważna sprawa, aby walczyć z tym plastikiem? Wiesz co, my byliśmy na takiej konferencji w czerwcu z Klubem Przedsiębiorczości i wyprodukowaliśmy, słuchajcie, przez 3 dni 2,5 tysiąca prawie butelek plastikowych. To są niesamowite ilości. Ja to był tylko jeden weekend, piątek, sobota, niedziela. I wtedy podjęliśmy decyzję, ponieważ ja się zajmuję tematem od 21 lat, podjęliśmy decyzję, że koniec, że na dzisiejszej konferencji, teraz tutaj w Muszynie, nie wyprodukujemy ani jednej butelki. I dlatego są maszyny, które stoją 4 na korytarzu, które produkują na bieżąco wodę mineralną w wersji gazowanej, chłodzonej, wrzątek, w wersji pokojowej, także w 4 wariantach. Mamy bidony szklane oraz trytanowe, mamy szkło i tak naprawdę 2,5 tysiąca butelek nie zużyjemy w ciągu tego weekendu, a to jest naprawdę potężna ilość. Stąd ten nasz hashtag Wygraj z plastikiem w tym wypadku ma taką rację bytu i udało nam się i uda nam się przez te 3 dni dotrzymać tempa tej akcji, którą prowadzimy od wielu lat. I to tylko przez parę dni, a co dopiero przez kilka miesięcy czy kilka lat. Masz rację, wiesz, hotele, obiekty takie jak zakłady pracy, firmy, ale także my w domu przecież ile produkujemy śmieci plastikowych, to są niezliczone ilości, a tak naprawdę są bardzo proste triki, które powodują, że możemy nie produkować w ogóle tego plastiku, że może się woda mineralna leci prosto z naszego kranu. Dzięki kuna system. Tak, no i długoterminowo też na tym zaoszczędzimy, nie kupując butelek. Nie, no jasne, tak, to finanse to jest w ogóle taki temat, który większość ludzi przekonuje,
bo to są sprzęty, które się w 2-3 lata zupełnie zwracają. Inaczej co 2-3 lata taki sprzęt wyrzucamy do kosza, tak czy siak. Ale wygoda, wiesz, wodę w plastikach trzeba przytaszczyć do domu na pierwsze, drugie, trzecie piętro, wyjąć z bagażnika, potem wyrzucić śmieci. Worki produkujemy niezliczone ilości worków plastikowych, wiadomo, że w lecie najbardziej. Więc tak naprawdę wygoda i każdy, kto zrezygnował z plastiku dzięki nam i ma dzisiaj wodę mineralną w własnym kranie, mówi: kurczę, czemu nie w zeszłym roku, czemu nie 5 lat temu, czemu nie 10 lat temu. Nigdy nie ma dobrego momentu, a kiedy się już zdecydujemy, to faktycznie jest bajka. No ja powoli się przerzucam, mam już butelkę z filtrem, dzbanek z filtrem. No i fajnie, też w każdym miejscu mogę sobie uzupełnić. Fajna sprawa. Fajnie, że już cokolwiek zrobiłeś w tym temacie. Jakby więcej pogadamy, to zobaczysz, że można zrobić jeszcze coś więcej i tak naprawdę może być jeszcze wygodniejsze, także możliwości są różne. Okej, okay, czyli już podjąłem ten pierwszy krok, właśnie mam ten dzbanek i butelkę. Co bym mógł kolejnego zrobić? Albo co mi rodzice by mogli zrobić? Wiesz co, tak naprawdę my dążymy do tego, żeby w każdym domu była taka stacja, która uzdatnia wodę do poziomu wody pitnej, takiej prawdziwej wody pitnej, nie tak jak deklarują wodociągi, bo to jednak przesył tych rur przez rury powoduje, że ta woda zmienia swoje parametry dość mocno. Mamy urządzenie, które dodatkowo wodę mineralizuje, więc rozmawiamy o wodzie mineralnej z kranu. Tak naprawdę, kiedyś zaopatrzysz wtedy w bidon szklany czy też trytonowy, to wodę transportujesz wszędzie. My tu przyjaźmy całą rodziną, 4 osoby, mamy cały samochód bidonów. Tu mamy wodę czystą, więc tak naprawdę możemy sobie te bidony uzupełniać. Ważne, żeby ten dostęp do tej czystej wody był i w miejscu pracy, i właśnie w domu. Wtedy jesteśmy uniezależnieni w ogóle od wody w plastikach. Mm-hmm. Zajmujesz się teraz swoimi rzeczami, jest to, można powiedzieć, nawet też misja życiowa. Nie, no bardzo tak, oczywiście, dla nas to jest misja. I to wygrać ze smogiem w zimie, bo mamy kilkadziesiąt modeli oczyszczaczy powietrza i bardzo profesjonalnie do tego tematu podchodzimy. I ta misja wygrać z plastikiem, wygrać ze smogiem, wygrać z plastikiem, to są takie pomysły moje, które od lat funkcjonują i coraz lepiej się rozkręcają. Mamy coraz więcej klientów, w tej chwili obsługujemy 20 tysięcy klientów w Polsce. Nieźle. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać, to co pytam każdego, jaki jest twój drogowskaz, którym kierujesz się w życiu i w biznesie? Wiesz co, ja mam takie coś wypracowane, że bardzo szybko wstaję rano, to znaczy jak albo przed budzikiem, albo dzwoni budzik, to od momentu jak on zadzwoni, to jestem 3 sekundy na nogach, wchodzę szybko do łazienki i uśmiecham się do lustra. I mówię, stary, to będzie fajny dzień, albo coś w tym stylu. Teraz już nawet tego nie trzeba robić, bo to się takie, wiesz, automaty gdzieś w głowie same rodzą. To jest to, co mówiłem wcześniej. Wszystko jest w głowie. Jeżeli jest w głowie, no to tak zacznij dzień. Jak zaczniesz tak dzień, idziesz w taki sposób, codziennie jestem rano o 9 w firmie. Nieraz się mnie dzieci pytają, tata, czemu ty idziesz na 9 do pracy, skoro jesteś szefem? Ja mówię, bo lubię, bo chcę widzieć moich pracowników przy odprawie, oni wjeżdżają w teren. Jeżeli nie jestem w delegacji, jeżeli nie jestem na wyjeździe, jeżeli nie jestem na wczasach, jeżeli nie jestem gdzieś tam, a często wyjeżdżam, to jestem zawsze o 9 rano w firmie, oni to wiedzą. Więc jak nie mam jednej delegacji i nie jestem w firmie, to jest prawdopodobieństwo, że coś się stało, więc można sobie odzwonić, żeby sprawdzić. Natomiast faktycznie jest tak, że ten drogowskaz, bądź sobą. Zawsze będziesz miał mnóstwo hejterów na swojej drodze. Właściwa równowaga w życiu jest taka, że po jednej stronie masz sukcesy, po drugiej stronie masz wrogów. I tego nie zmienisz, tak? Jeżeli jesteś optymistycznie nastawiony, uśmiechnięty, to kogoś będzie po prostu wkurzał twój uśmiech. Tak będzie zawsze. Ja mam mnóstwo ludzi, którzy mi źle życzą, ale oni też są paliwem do tego, żebym się nakręcał i pozytywnie działał gdzieś tam w życiu. I mówił, no to patrzcie, nie? Dlatego cokolwiek nie zrobisz, zawsze będą ludzie, którzy nie będą ci sprzyjać. Szukaj tych, którzy ci sprzyjają. Szukaj ludzi, którzy są po twojej stronie. Ludzi nie poznaje się w biedzie prawdziwych przyjaciół. Nie poznaje się w biedzie. To są kłamstwa, które są sprzedawane w bajkach. Prawdziwych przyjaciół poznaje się wtedy, kiedy masz sukcesy. I życzę ci takich ludzi, żeby byli obok ciebie właśnie wtedy, kiedy wszystko ci się układa, kiedy jesteś naprawdę na fali. Czy są wtedy z tobą? To są prawdziwi przyjaciele. Jak dla mnie. Też tak myślę. Super. I dziękuję ci za ten wywiad. Ja również bardzo dziękuję. Dużo się uśmiechałem podczas tego wywiadu, tak? Dużo super. Się dowiedziałem. Będziesz, jak zostaniesz z nami na wieczór, to się będziesz jeszcze bardziej uśmiechał. Gwarantowane. Dawid Piątkowski, który siedzi za plecami, na pewno potwierdzi. To są bardzo śmieszne wieczory. Jeśli wy chcecie więcej się uśmiechać, no to zapraszamy na kanał właśnie Kapitan Planeta. Planeta. Tak. Właśnie, taka jest nazwa robocza, ale chyba taka zostanie. Tu Kacper Bisans wymyślił nazwę i faktycznie wymyślaliśmy różne, ale ta chyba będzie najbardziej trafiona, bo to woda, powietrze, ogień, także wszystko to, czym się zajmuje po części, powietrze, skoki. Nie, naprawdę będzie fajnie. To będzie fajny kanał na pewno. Zresztą będę go tworzył z pozytywnymi ludźmi. Mam nadzieję takimi jak ty, a może nawet z tobą. Więc zapraszam już dzisiaj.
Wow, podjarałem się, mam nadzieję, że wy też. Subskrybujcie oba kanały i trzymajcie się do następnego. Cześć. Cześć, na razie. Hura, nie padła bateria.